Mariusz Szolkiewicz, Indeka HP, jesteśmy w warszawskim Centrum Atletyki, a jest z nami Filip Bądkowski. Witam serdecznie. Cześć, Siemanko. Tak jest. Pierwsza rzecz, o którą chciałbym zapytać, to projekt Wojownik. Powiem Ci, że różni ludzie do nas piszą o różne rzeczy, o różne sprawy i się zgłaszają. No, od jakiegoś czasu podchodzimy sceptycznie po takich cudach jak DKW chociażby, gdzie zapowiadało się to bardzo fajnie. I pomyślałem, no wymyślili sobie coś. Jakoś tak, nie to, że miałem niską wiarę, natomiast myślałem, że będzie bardzo niszowy projekt, może tak, że to będzie dobrze się odbywało, natomiast to nie pójdzie grubo, a poszło. I poszło naprawdę grubo i chciałbym, żebyś o tym projekcie troszkę więcej powiedział, bo od takich detali, wiesz, jak plakaty, jakość tego, jak to wygląda, bo ja wiem, jak małe organizacje nie mają budżetów, ktoś prosi kuzyna, co raz w pęcie robił coś i słyszał, że Photoshop istnieje i on robi plakat, wiesz, i są płomienie powycinani, tak, no to jest to, a tutaj jest po prostu jakość, to widać. Dużo nazwisk się zgłasza, u nas na Instagramie nawet Marcin Wrzosek się zgłosił, zapytał, jak się można w ogóle dogadać, bo jest zainteresowany wzięciem udziału. Tak, tak. I naprawdę ta inicjatywa żyje, to robi robotę. Wiem, że sam pan Marian Kmita też gdzieś on bardzo w to też inwestuje i zwraca na to uwagę bardzo na ten projekt. Także o tym projekcie Wojownik, który gdzieś tam przenika się z tą armią twoją. Chciałbym, żebyś więcej opowiedział naszym widzom, którzy jeszcze o tym nie wiedzą. Jasne, no tak jak powiedziałeś, projekt poszedł mocno, trudno żeby tak nie poszedł, bo jest sygnowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, więc no jakby mocne poparcie, tak, mocno zaplecze. Wspomniałeś tutaj o panu Kmicie, który również dał swoje wsparcie i przyjechali z kamerą Polsatu pokazać to, więc jakby fajnie i dobrze, że w ten sposób się dzieje, dobrze, że ten projekt tak mocno idzie. No bo zwraca uwagę na rzeczy ważne, tak? Na rzeczy, które gdzieś tam wszyscy mają świadomość, że tak, że braliśmy udział w misjach poza granicami państwa, w Afganistanie, w Iraku i tak dalej, ale jakby no poza tym, że kilka, że tam powiedziało się w mediach, ktoś tam zginął, ktoś tam tak, no to gdzieś to później ten słuch, że tak powiem, przeszedł, a projekt zwraca uwagę na to, że faktycznie nadal w naszym kraju są żołnierze, którzy nadal są w czynnej służbie, są po tych misjach, po Iraku, po Afganistanie, stracili przyjaciół, kolegów i tak dalej i mają, że tak powiem, poważny orzech do zgryzienia w swojej własnej głowie, jak odnaleźć się teraz na nowo w realiach już po wojnie. No i, że tak powiem, wskazujemy tą drogę, że poprzez sport można zrobić wszystko, tak? W projekcie bierze udział Tomek Różniatowski, który stracił rękę na misji. Teraz zajął się sportem, walczy normalnie i tak dalej, więc rozwija się sportowo i to daje mu taki, jest dla niego takim motorem napędowym, które daje mu takie osadzenie w rzeczywistości i odbój od tych przeszłych wydarzeń. Wydaje mi się, że to jest fajny projekt i cieszę się, że jest takie duże zainteresowanie tym projektem, bo zwraca uwagę naprawdę na ważne sprawy. A powiedz mi, jakby kto zapoczątkował w ogóle ten projekt? Czy jaki ty masz w tym udział i z tym związek tak naprawdę? Projekt zapoczątkował pułkownik Szczepan Głoszczak, który sam jest weteranem. Sam uprawia czynnie sport, jest fantastycznym człowiekiem tak naprawdę. Więc on wpadł na ten pomysł. Odezwał się do mnie w międzyczasie, bo ja akurat robiłem wtedy armię. On przyjechał na tą armię, porozmawialiśmy. Wtedy spotkaliśmy się również z panem Kmitą od razu, porozmawialiśmy o tym, żeby to pokazać w Polsacie. Ja tak powiem, mój udział jest taki, że inauguracyjny trening ten w ramach projektu Wojownik, bo na tym polega projekt, tak? Robimy treningi, że powiem tym, którzy nie widzieli. Robimy treningi dla weteranów, dla również żołnierzy, którzy jeszcze nie byli, że tak powiem, poza granicami państwa, ale generalnie jest skierowany dla weteranów i zarażamy tym sportem, tak? Przy inauguracyjnej edycji był Juras, jedną część treningu prowadził, drugą część treningu prowadziłem ja. Odbyło się to w mojej rodzimej jednostce, czyli w Zegrzu. No i co? Mój udział jest taki, żeby gdzieś tam to promować w kręgach militarnych. No i przy okazji prowadzić treningi, tak? A jak to będzie wyglądało? Jako żołnierz i jako trener prowadzę zajęcia w ramach tego projektu. Rozumiem. I jak to będzie wyglądało? Czy to będzie jedna jednostka w to zaangażowana, więcej jednostek? Jaki zasięg i jaki plan, jakby, nie wiem, roczny, półroczny ma ten projekt? Czy to będzie sytuacja, która się, znaczy cykliczna, czy w ogóle nielimitowana, czy to tylko będzie okresowo? Na razie plan jest na chyba 6 albo 8 jednostek w całym kraju.
Co miesiąc w innej jednostce ma odbywać te zajęcia. Kolejna, wiem, że jest Giżycko, jednostka w Giżycku. Zresztą mamy fantastycznych zawodników, którzy również walczyli dla armii, czyli Tomek Zawadzki, Mateusz Zawadzki, którzy też są żołnierzami i też podczas tego treningu będą i tam właśnie będzie wspomniany wcześniej Wrzosek, tak? Nie wiem, czy możesz powiedzieć, albo czy w ogóle masz taką wiedzę, ale jakbyś mógł powiedzieć, jak wygląda finansowanie tego projektu. Czy to opieracie się głównie na sponsorach, czy środki własne na takie projekty armii, czy ministerstwo dorzuca coś od siebie, jak wygląda sytuacja finansowania, bo parę rzeczy trzeba tam opłacić. Na pewno w projekcie partycypuje Ministerstwo Obrony Narodowej i myślę, że to jest główne źródło finansowania tego projektu, aczkolwiek zaznaczmy, że ten projekt nie jest drogi, tak? To nie jest tak, że trzeba zainwestować 1 000 000 złotych w jakiś tam projekt. Nie, właśnie dzięki dobrym ludziom, ludziom dobrej woli, tak jak Juras czy inni zawodnicy, którzy powiedziałeś sami się odzywają, ten projekt można zrobić praktycznie po kosztach, tak? Tam trzeba zabezpieczyć tego trochę sprzętu, który zazwyczaj już jest na jednostkach i żeby przyjechał jakiś zawodnik, który poprowadzi ten trening i z tego co wiem, to Jura zrobił to nieodpłatnie, charytatywnie zupełnie, ja zresztą też i nie jest to droga rzecz, a naprawdę wiele osób, że tak powiem, dało to radość, tak? Wielu osobom. Widzieliśmy jakieś przebitki z tej pierwszej edycji, nazwijmy to tak. Jak ty oceniasz tą frekwencję? Ile osób, czy możesz jakimiś liczbami nam tutaj rzucić? 70-80 żołnierzy z całej Polski zjawiło się na pierwszej edycji, więc myślę, że sporo i myślę, że każdy z nich coś wyniósł i nauczył się troszeczkę i liznął tych sportów walki. Ale zresztą po minach było widać, że wszyscy są zadowoleni i że to się podoba żołnierzom i taka zajawka dla nich jest jak najbardziej słusznym kierunkiem działania. Wiadomo, że wy gdzieś na misjach i nie tylko, jakby broń jest waszym głównym orędziem, ale trzeba przyznać, że MMA to jest chyba sztuka walki, która najbardziej by pasowała, bo jest najbardziej wszechstronna po prostu, jak sama nazwa wskazuje. Czy myślisz, że da się wdrożyć na stałe ja nie mówię już tylko o wojsku, ale ogólnie do służb jakichkolwiek mundurowych takie zajęcia, żeby właśnie w tym kierunku rozwijać wszystkich funkcjonariuszy, nazwijmy. No i właśnie, że tak powiem, po to jestem ja chociażby w tych strukturach wojskowych, żeby takie jednostki jak ja wykorzystywać do tego, tak? Mam wiedzę, mam doświadczenie w sportach walki i jednym z moich celów jest właśnie wprowadzić permanentne szkolenie żołnierzy w walce wręcz, bo tak jak powiedziałeś, oczywiście pierwszym, że tak powiem, narzędziem obrony jest broń, ale czasami tej broni brakuje. Więc warto, żeby każdy żołnierz chociaż znał podstawy sportów walki. Już nie wspominam o tym, że oczywiście sporty walki w wspaniały sposób kształtują harta ducha, pewność siebie, które są niezbędne po prostu na polu bitwy. Więc tak jak mówisz, moim zdaniem powinno być permanentne szkolenie w każdej jednostce, w całym kraju. Przynajmniej raz w miesiącu powinny takie zajęcia się odbywać. Chcemy zwrócić uwagę wyższych przełożonych na to, że jest taka potrzeba. I mam nadzieję, że wkrótce powstaną gdzieś jakieś etaty w dowództwie generalnym czy w ministerstwie dla takich ludzi jak ja, którzy będą mogli takie zajęcia prowadzić. No dobrze, to o projekcie Wojownik chyba wiemy wszystko, więc chciałem zapytać o Ciebie i Twój pobyt w WCA. Czy to już jest Twój docelowy klub, w którym będziesz trenował, przygotowywał się? Tak, już tutaj się zadomówiłem, jest sporo moich kolegów, więc atmosfera jest rodzinna, można powiedzieć. Chyba, że na sparingach to jest wtedy mniej rodzinna, wiesz, zależy też od rękawic. Ale generalnie tak, tutaj będę trenował, przygotowywał się, bardzo fajna atmosfera, bardzo fajny klub, no i przede wszystkim zawodnicy lepsi ode mnie, no i o to chodzi, bo z lepszymi mogę się rozwijać. No trzeba przyznać, że WCA to przede wszystkim 8-4+, więc tutaj tak będę strzelał, że Anzor, Arbi, Kamil, Marian to są Twoi główni sparing partnerzy? Krzysiek Gutowski. Też. Także faktycznie jest sporo tych chłopaków cięższych. Zresztą w ogóle mnie, że tak powiem, nie deprymuje, bo jak porobię zapasy z Damianem Janikowskim, to później mogę robić z każdym zapasy. I wiesz, nie ma z tym problemu. Ja zresztą całe życie z cięższymi robiłem, biłem się z cięższymi. I to może tylko zaprocentować, tak? Ale są też w mojej wadze zawodnicy, których poziom sportowy jest na tyle wysoki, że nawet jak są lżejsi, tak jak Krzysiek Gutowski ode mnie, to i tak mam z nim bardzo ciężko. Dobrze, to co, przejdźmy w takim razie do armii. Kiedy możemy się spodziewać, w jakim okresie chociaż, czy porze roku kolejnej edycji? No za 2 tygodnie walczę, więc na razie gdzieś tam te moje myśli są skupione na jednym, na walce i od razu po walce siadam i będę coś kombinował z kolejną armią.
Nie ukrywam, że jeszcze w międzyczasie będę miał właśnie sporo tych obowiązków wojskowych, bo ostatnie półtora roku to miałem operację, rehabilitację, sporo mnie nie było w pracy, byłem na L4. Teraz doszedłem do zdrowia, jestem jeszcze na urlopie, kończę urlop, będę miał mnóstwo roboty w jednostce, więc będę musiał jakoś po walce to wszystko sobie ułożyć, tak? Kiedy armia, ile zobaczymy, ile jest pracy w jednostce, no i już powoli trzeba myśleć na tym głównym celu tegorocznym, jeżeli chodzi o Armia Fight Night, czyli gali narodowej w listopadzie, tak? Z okazji odzyskania stulecia niepodległości przez państwo polskie. Wychowałeś ten temat i nie jestem w stanie nie ominąć jednak tego tematu. Nie wiem, jak dużo masz do powiedzenia w tej kwestii, ale już była taka jedna gala niedawno, co nam chciała uczcić to, jak oceniasz, że tak powiem, obchody tego stulecia. No wiesz, to nie były obchody, tak? To była gala po prostu, która, no nie wiem, prawdopodobnie była gdzieś tam współfinansowana przez jakieś podmioty może Skarbu Państwa, dlatego się nazywała Narodowa, tak? Moja ma być zupełnie inna, tak? Moja ma... Liczymy na to. Tak, moja być faktycznie Narodowa i tam mają walczyć żołnierze z Polski, żołnierze z państw sojuszniczych NATO, właśnie może Tomek Różniatowski bez ręki, ten wojownik, który stracił rękę w Afganistanie. No i faktycznie tam mają być żołnierze i walczyć, że tak powiem, pokazywać ten hart żołnierza polskiego. No także to zupełnie inne, nie łączmy tego może. Aczkolwiek byłem na tej gali, którą wspomniałeś. A byłeś, no właśnie, to jesteś idealną osobą, bo w takim razie chciałbym się ciebie zapytać o tą kwestię, która mi cały czas gdzieś chodzi po głowie, nie tylko mi, tylko fanom, bo dostajemy sygnały z każdej strony. Oczywiście ci, którzy nie są przychylni temu projektowi, mówią, że było od 5 do 7 tysięcy, ci bardziej przychylni twierdzą, że było aż 17. Jak ty to byś ocenił, jak ty to widziałeś i twoim zdaniem było? No ciężko ocenić, to jest 58, jest komplet, no. Wiesz co, stałem w narożniku u kumpla, więc że tak powiem, na tą publiczność to patrzyłem tylko podczas wyjścia, czyli nie za wiele, ale fakt, no nie, 17 tysięcy nie sądzę, tak? Może koło dychy to jest maks, tak? Że, no nie było frekwencji, co dużo ukrywać. Walki zresztą też po części poniżej oczekiwań, tak? Ja na przykład się cieszyłem na walkę Piotra Hamana z dobrym przecież zawodnikiem, no tak. Bo Lapilus to jest brat drugiego Lapilusa, który bije się w UFC. Obydwaj mają wysoki poziom sportowy, a walka zakończyła się tak w pierwszej minucie, bo nie pomyśleli o tym, że to jest MMA i trzeba tam trochę siatki zrobić i nie wiem, czy on sobie więzadło zerwał przez te liny, czy coś takiego. No to najlepsza walka była ta właśnie, w której byłem na narożniku, czyli Norberta Dąbrowskiego z Robertem Talarkiem. I to właściwie chyba tyle z ciekawych walk tego wieczoru, tak naprawdę, no nie? Jeszcze Ewa Piątkowska obroniła w końcu pas po półtorarocznej przerwie, zdaje się. No tak, Ewa. No Izu tutaj widoczny, nie miał dużo szczęścia, bo jego przeciwnika rozbolała głowa. No właśnie, jego przeciwnika rozbolała głowa, Najmana rozbalał bark. Szpil też za ten przeciwnik unikał walki, tak, uciekał, więc jakby no poniżej oczekiwań te walki, aczkolwiek no, zamysł chyba był zupełnie inny i miały być najlepsze walki w ogóle w historii polskiego boksu, no, w ogóle sportu walki, no nie udało się. Co tu więcej powiedzieć? Pewnie odbyło się to raz i więcej się nie odbędzie, tak? No, do tego nie jestem taki pewien, bo Marcin zapowiadał, że chce to powtórzyć co rok. To jest po pierwsze, a rewanż z tym Bigisem, Bigisem ma być chyba 6 października. Tak? Nawet nie wiem, już powiem ci, nie śledziłem. No co mogę powiedzieć? No ja rozumiem sytuację, jakby także. No ja nigdy nie byłem. Od samego początku, jak usłyszałem tylko o projekcie zapewnienia narodowego boksem, to uznałem, że jest to nierealne bez największych nazwisk. Największych nazwisk, to ja mówię o mistrzach Fury, Chisora i tak dalej. Nie ma opcji bez zagranicznych kibiców, nie zapewnimy boksem narodowego. Chyba żebyśmy się pokusili o walki, nie wiem, typu Tomek Adamek, Jan Błachowicz, nie wiem, Mamet Khalidow, Mateusz Masternak, jakby takie miksy byśmy porobili, typu Conor Floyd, to jest na to szansa, inaczej nie ma takiej opcji. Szkoda, bo można to zrobić było na Torwarze i żeby to pękało w szwach i miało to naprawdę rozmach i te środki finansowe przekazać na dużo. Dużo inaczej to zorganizować, ale to jakby organizator zrobił po swojemu. Jeżeli mu się to spięło finansowo i przede wszystkim zawodnicy dostaną swoje pieniądze za walki, to jest super, ja nie mam z tym większego problemu. Filip, dziękuję ci bardzo za poświęcony czas i za wywiad, jak zwykle przyjemność, także co, widzimy się pewnie po twojej walce, a i też przed następną armią. No pewnie, dzięki w ogóle, dzięki za przyjazd, dzięki za wywiad, dziękuję wszystkim. Dzięki wielkie.